Witajcie z tej strony bloku 23. A zagramy sobie w Rocket Star. Czekałem na tę grę dosyć długo, bo byłem na wersji testowej. I no i tam w tą grę grałem, więc trochę już wiem, jaka jest fabuła i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi w tej grze o to, aby zbudować własną bazę, tak jakby kosmiczną, na różnych planetach, wysłać rakiety do kolejnych planet, aby tam zbudować kolejną stację kosmiczną. W czasie będę robił tam jakieś ulepszenia, nie ulepszenia. No ale dobra, no to zaczynam tę rozgrywkę, bo trochę mi się już nie chce mówić. Pamiętajcie o subskrypcji, zanim jeszcze zaczniecie oglądać, oraz o łapce w górę. A wita nas przewodnik, czyli kapitan Christopher. Nareszcie jesteś, szefie, jestem kapitan Christopher i będę twoim kosmicznym konsultantem. Mów do mnie, Chris. Eksplorację kosmosu zaczniemy od pierwszej misji, czyli lotu na Księżyc. Użyjmy gwiezdnych monet, aby zbudować na Ziemi centrum kosmiczne. I tu mamy walutę, czy gwiezdne monety. Kupujemy sobie jakby nową planetę Ziemię, gdzie mamy swoją bazę kosmiczną. No, super! Do budowy rakiety potrzebujemy 3 różnych stacji roboczych, zajmujących się zarządzaniem i dystrybucją części rakietowych. Pierwszy z nich to będzie magazyn, gdzie nasz wspaniały pan wszystkich jest, inni są ludzie. W każdej wersji gry właśnie to jest świetne, że inni ludzie operują w każdej tak jakby grze udanego gracza. Kupujemy sobie teraz stację, tu widzicie, mam windę. No i no i właśnie to mnie dziwi. Dlaczego oni mają takie rakiety? Nie mogli zrobić innego, jakiejś innej rakiety. Przecież ta rakieta wygląda po prostu jak... Dobra, pomijmy to. Chris znowu nas przywitał. Za każdą zbudowaną przez robotnika część rakiety otrzymasz gwiezdne monety. No, trudno to nazwać rakietą. Tutaj widać tempo produkcji gwiezdnych monet oraz postępy w budowie rakiety. Tam na górze widzicie. Tutaj sobie będziemy teraz ulepszać. Dzięki temu twoje stacje będą wytwarzały więcej gwiezdnych monet. Stuknij przycisk, aby ulepszyć stację. Ulepszamy, ulepszamy, ulepszamy. Nawet z groszami nam liczy. Wychodzimy stąd, dlatego ten pan już ma 5. poziom. Jedyny chyba, jaki ludek się nie zmienia w każdej, u każdego gracza, to jest chyba właśnie ten pan, który prowadzi windę, bo tą animację było im ciężko zrobić. Dobra. Widzicie, że to się tak sobie wolno robi, ale z biegiem czasu to będzie większa stacja kosmiczna. I tak jak teraz widzicie, że rakieta to jest taki mały dzypek, to potem będzie wielką mega rakietą. Aby zbudować nowe centra kosmiczne, musimy załadować i wystrzelić zasoby na inne planety. Kup trochę wody do załadowania w rakiecie. Aha, więc kupujemy wodę. No, no i kupiliśmy wodę i jest teraz rakieta gotowa do wystrzelenia. Więc wystrzelamy rakietę. Astronauci są przygotowani, jak nam Chris mówi. Nasz kapitan. O, no tutaj możemy się dowiedzieć, że uwielbia zapach świeżego paliwa. I teraz wciskamy. Jak będziemy wciskać, to będziemy dostawać monety. A jak nie będziemy wciskać, to nic się nie stanie, ale chyba darmowe walutę, takie jak, no, Brawl Starsie, to możemy zrobić. Teraz widzimy planetę, którą będziemy mogli zeksplorować, jeżeli doleci tam ile. Gratulacje, szefie, twoja pierwsza rakieta doleciała do Księżyca, ale żeby zbudować tam centrum kosmiczne, będziemy musieli wystrzelić ich jeszcze więcej. Wracajmy w takim razie na Ziemię i zabierzmy się za dalszą budowę rakiet. Tu niby nam mówi, że... A no tak, jeszcze 3 rakiety musimy wystrzelić. Dzięki wystrzeliwaniu rakiet możesz zbudować kolejne z większą liczbą platform, a także załadować na nie więcej zasobów. Więc zbudujemy kolejną platformę, dzięki czemu teraz widzicie, rakieta tutaj nam jest coraz większa i nie musimy jej tak dopełniać, tak jakby... Już raz w tą grę grałem, zapoznałem się z tymi i tu jest taka paczka, to akurat
darmową nagrodę. Otrzymaliśmy 34,5 tysiąca gwiezdnych monet. Więc to jest wspaniały wynik, bo teraz możemy sobie kupić... To jest śmieszne, bo... Oni chcą wodę, nie zasoby. Nie, w ogóle... Po co na Księżycu są... Po co na Księżycu są jakieś mechaniczne rzeczy do budowy rakiety? Jakieś, nie wiem... zębatki... Nie, najważniejsza jest woda. Nie ma tam ludzi, ale najważniejsza jest woda. No więc dalej. Ulepsz windę i dostawcy, aby platformy mogły odbierać więcej części. I tu jest kolejna skrzynka, ale to już za reklamę niestety. Pomijamy to, bo nie będziemy mogli dostać reklamy. Jak będzie więcej kasy, to będziemy reklamę brać. Tutaj ulepszam sobie windę na maksymalny poziom. Bo to jest strasznie... Potem to jest strasznie ciężkie. Właśnie to jest dziwne, że ja ulepszyłem prawie wszystko na 25 poziom jest najlepiej wszystko ulepszać. Potem się przekonacie, że to będzie bardzo fajne, bardzo fajna rzecz. Tutaj tym wspaniałym naszym pracownikom tego wielkiego czegoś wypadają rzeczy, z których też możemy zyskać monety, więc z chęcią to sobie podnoszę. Kupujemy dalsze ulepszenia. Bo i tak, żeby produkcję zaliczyła, tu bateria, tu ten, ta rakieta wygląda coraz ładniej. To nam wszystko się ładnie dzieje. Więc jak będziemy mieli wystarczające pieniędzy, to wracam do was za chwilkę, bo to trochę potrwa. I teraz zobaczcie, mamy na każdej platform mamy już... wszyscy zebrałem pieniądze, mamy dwóch ludzi, którzy ciężko pracują i no... No, wcale im nie współczuję, bo to są tylko piksele. No i możemy startować kolejną rakietą. Chris nam mówi, że są systemy właśnie w gotowości, ale klikamy dalej, żeby otrzymywać jak najwięcej pieniążków, oczywiście. Nie męcz... nie mam czasu na czytanie Chrisa komentarzy, ale on naprawdę mówi jakieś... dziwne rzeczy. Więc jeszcze dwie rakiety na Księżyc mam potrzebne. A za wystrzelenie rakiety przybliża... Każda wystrzelona rakieta przybliża nas do następnej planety i pozwala zdobyć nagrody specjalne. Czyli za jedną rakietę otrzymujemy nagrody specjalne. Tak jak na przykład teraz otrzymujemy taką skrzynkę, z której otrzymujemy właśnie takie żetony do postaci. To karty liderów, zbiera je, aby skorzystać z pomocy liderów i przyspieszyć budowę rakiety. No więc klikamy sobie tutaj, wybieramy lidera, odblokowujemy go, bo mamy 25 punktów do lidera. Tam są różni liderzy, w ogóle nie trzeba na to zwracać uwagi. Tak, każdy lider ma tylko takie statystyki. Takie same praktycznie. Jestem teraz przydzielony do Centrum Kosmicznego i zajmę się nim z pomocą mojego zespołu. I teraz automatycznie nam się wszystkie ludki, jak widzicie, zmieniają. I jak słyszycie, tu ma zespół. I jak sobie klikamy właśnie w ten piorunek, to pracownicy wszystkie zaczynają mieć power boosta, który po prostu jest taki szybki, że... No nie wiem co, że... Po prostu nie chcę tego komentować. Tu widzicie, jak mała potrzeba do kolejnej tej... Do kolejnej platformy. Niezłe, co? Podróżując... Dobra, przepraszam, że dopomnę. Najpierw musisz jednak dotrzeć na ich planety, aby zdobyć karty postaci i je odblokować. No, tam mówił, że... fajne, że... No, że tam na innych planetach są oni dostępni i członkowie. I tutaj kupujemy kolejną platformę, gdzie jest właśnie już taki większy trochę fazy, taki bardziej wzmocniony, taki bardziej... ...sywny. I kupujemy. Co kupujemy? Wodę oczywiście. Po co im tam woda jest potrzebna, jeżeli ludzi tam nie mają. Dobra, tutaj zbieramy te paczuszki i ulepszamy to na mega duży poziom. Może nie na mega duży, ale na duży. Tutaj proszę śrubki. A, i jeszcze coś. Tu w sklepie, jak wejdziemy do sklepu, po prawej stronie mamy codzienne nagrody. Codziennie wchodzi do sklepu, aby otrzymywać codzienne nagrody, bo za te pieniążki naprawdę dużo otrzymujecie. I tu jest na dzień 30 jest zaawansowana skrzynia,
To jest naprawdę duża skrzynia, muszę wam powiedzieć, bo sam się o tym przekonałem w wersji demonstracyjnej. Zbieram sobie to. Nie wiem, co ulepszać teraz, bo to do ulepszenia jest dosyć drogie. To sobie możemy jeszcze raz ulepszyć. Dobra, czekam na to pierwsze. Mamy znowu złotą paczkę, żeby nie natknąć się na politykę prywatności. To widzimy się po obejrzeniu reklamy. Już rzuciłem, obejrzyłem tą wspaniałą reklamę na temat mega wspaniałej gry. No oczywiście w cudzysłowie mówię, bo wszystkie gry z reklam nie wyglądają wcale tak bardzo realistycznie. Ulepszamy sobie trzecią wieżę. Kolejna paczka oczywiście, która ile mieści? Wow, aż milion, ale by się to przydało. No, powiem wam tak. Nie, nie przyda nam się. Ponieważ i tak mamy odgroma tego wszystkiego. Nie potrzebne nam jest tak naprawdę już nic. Bo jeżeli winda jest rozbudowana, to wszystko jest rozbudowane. Tutaj nam się wyświetliło, że naukowcy zrobili nowe badania. Oto centrum badań, w którym możesz odkrywać nowe technologie i unowocześniać swoje centra kosmiczne. Pamiętaj, aby w badaniach nie pominąć żadnego centrum kosmicznego. I tu na górze będziemy mogli sobie przełączać planety pewnie. Tu mam praca zespołowa, koszt ulepszenia platformy minus ten, czyli to po prostu nam robi, po prostu przyspieszy nam czas tam, no, minus 5%, minus 10%, logistyka, synchronizacja pracy i to jest winda, dostawca, platformy, whatever. No, więc dalej lecimy na naszą ziemię, gdzie możemy ulepszyć sobie ten poziom, bo ten mamy mało ulepszony. A ten poziom też dobrze ulepszać zawsze. I mamy 50 poziom, zobaczcie. Oni też czasami monetki robią i ulepszają. A tu mam skarbonka. Kub za 11,99 zł. Zdzierają jak nie wiem co. Ale tu zobaczcie, nawet zaokrąglanie reklam. Można zdobywać można zdobywać coiny w postaci milionów. Dobra, skrzynki bierzemy. Tu jest kolejna reklama. Dobra, tam. Znowu jesteśmy po obejrzeniu reklamy. I to jest mistrzostwo świata. Mamy 3 miliony 390 tysięcy. Ulepszamy sobie windę, żeby dostać coina jednego. Właśnie, zapomniałam o tych boostach. A, i to robimy. I robimy logistykę i to też robimy. Wszystko to robimy. Dalsze ulepszenia kosztują tak dużo, że uchuchu, nawet nie chcę mi się o tym myśleć. Kolejne pudełko. Rakieta już może zostać wystrzelona. Więc wystrzelowujemy. Oczywiście rakieta, silniki gotowe. Wszystko jest gotowe, już taka lepsza rakieta trochę. Możemy startować, więc startujemy. Musimy skonfigurować tam jakieś urządzenia. Musimy się przygotować do wejścia w atmosferę. I teraz poprosimy o kremie do opala. Co? Tam było napisane, że musimy się nasmarować kremem do opalania, ale już. No, tylko jedna rakieta na księżyc. Więc ja myślę, że ten odcinek będzie trwał jeszcze takie 4-3 minuty. O, to jest super. Baterie to przedmioty, które zwiększają produkcję gwiezdnych monet. Korzystanie z nich jest dosyć łatwe. Pokażę ci. Więc tutaj się klika, tu się uzupełnia tak jakby te wszystkie rzeczy. Bierzemy to, bo tutaj im upadało. To wszystko nam produkuje gwiezdne monety. I teraz tak, kolejny szyb możemy stworzyć. Ulepszamy go na maksa. Na tyle, ile możemy. Na 25 pozycja. Dobra, może nie na tyle, ile możemy. O, to jest piesek, który 25 razy nam przyspiesza. Po prostu 25 razy nam przyspiesza przez minutę.
rakietę do budowania, który się nazywa Kosmopies, więc tam tutaj jest gratulacje. Dobra, to sobie ulepszamy jak najbardziej możemy, tu nam przyspiesza wszystko. Jeszcze weźmiemy to, teraz zobaczcie jak oni szybko chodzą, mega szybko chodzą. Zaraz normalnie będziemy mieli 7 milionów. Od tego trzeba zacząć już 4, zobaczcie jak to szybko łazi. Ciągle. Na początku to jeszcze kupujemy załadunek, wodę, żeby nie było. Muszę to podkreślać, bo to jest naprawdę straszne, co tutaj się dzieje. Jest jedyna nielogiczna rzecz w tej grze. Nielogiczna też jest rzecz w tej... Znaczy nie jedyna w sumie, bo nielogiczna rzecz to jest też taka, że... Po prostu jak rakietę można stworzyć w taki szybki sposób. No dobra, rakieta już jest gotowa do wystrzelenia, już nie musimy gadać. Tylko wystrzeliwujemy ostatnią rakietę, która już naprawdę ładnie wygląda. No. No i będzie jeszcze naciskanie. I księżyc będzie nasz. Dobra, ciekły tlen na poziomie. No. Mówi tam głupoty jakieś. No i wystrzelona rakieta. Ostatnia rakieta na księżyc jest wystrzelona. I myślę, że na tym powinniśmy zakończyć ten odcinek. Więc... Chwila. Jeszcze nie koniec. Powiedzmy sobie tak. Odbierzmy sobie jeszcze tą skrzynkę. I, proszę Państwa, odblokowaliśmy księżyc. Ostatnia rakieta doleciała na księżyc. I to z pięknym przytupem. I wysłaliśmy już dość rakiet na księżyc, aby zbudować tam centrum kosmiczne. I w tym odcinku tego nie zrobimy, ponieważ musi też starczyć materiału na kolejne odcinki. Z każdym odcinkiem będzie może jedna planeta. Przynajmniej. A teraz do zobaczenia. Muszę kończyć. A jeszcze przed końcem reklama czegoś wspaniałego.